Cześć, dzisiaj jedziemy pod Warszawę posłuchać trochę o samochodach klasycznych, samochodach z historią, samochodach z duszą do człowieka, który świetnie się na tym zna i pewnie powinniście go już kojarzyć, bo jest to Patryk Mikiciuk, który prowadzi też jakby kanał i całą serię polskiego Porsche, którą restaurował. Jedziemy do jego rodzinnego miejsca i my trochę porozmawiamy sobie o Audi R8 współczesnym, czyli samochodzie, który również ma już historię przy w ogóle rozpoczęciu produkcji tego samochodu, bo jest to samochód stworzony w hołdzie wygranym na Nürburgringu. Więc trochę na jego kanale opowiadamy sobie o tym samochodzie, a on weźmie nas w podróż swojego rodzinnego muzeum i poopowiada trochę o innych eksponatach i o historiach, które się z tym wiążą, bo samochody klasyczne mają gigantyczną wartość i wiele barwnych historii do opowiedzenia. Lecimy! Jako, że zazwyczaj na naszym kanale pokazujemy auta nowe, auta sportowe, współczesne, no to dzisiaj, że nadarzyła się okazja i na zaproszenie Patryka przyjechaliśmy trochę posłuchać o tej motoryzacji klasycznej, a myślę, że to jest idealna osoba, która jakby wie dużo o tych samochodach, ma gigantyczne doświadczenie i może nam coś ciekawego o nich opowiedzieć. Patryk? Tak jakby... czy siak, już wiecie dlaczego też go zaprosiłem. Wiesz dlaczego cię zaprosiłem? Dlaczego mnie zaprosiłeś? Przede wszystkim ze względu na to auto. Znaczy, oczywiście bardzo cię lubię, bardzo cię szanuję, ale ze względu przede wszystkim na to auto, bo te, jak wiesz, kurde, takie miejsce tego samochodu to jest w muzeum, wiesz, a nie w miejsce w muzeum jest numer jeden. Numer dwa jest, świetnie się wpasowuje do naszej floty w wypożyczalni, ale jakby o tym na twoim kanale. Nie, no ale to jest niesamowite. Słuchajcie, przy okazji właśnie do mnie na kanał zrobiliśmy nagranie dotyczące tego, jak fajny to jest samochód. Jakby te zmiany nie są duże, to są zmiany takie bardziej kosmetyczne, ale z drugiej strony te momenty takie, kiedy odkrywasz tą kolekcjonerską wersję z numerem 02 na 50, to jest w ogóle wow. I więc bardzo się cieszę, że wiesz, pojawiło się u mnie w muzeum, przynajmniej na jakąś chwilę. Tutaj często nagrywamy samochody do testów tych współczesnych, wiesz, nowych samochodów, bo to są w ogóle... wiesz, co to jest? No właśnie nie i w to ogóle są chciałem, formy, żebyś... To są formy do polskich prototypów, do samochodów, okay, które nigdy nie weszły seryjnie do produkcji, tylko były tylko i wyłącznie prototypami. Nie opłacało się robić, wiesz, form do prac, tylko jak miałeś prototyp, to miałeś gościa, który brał blachę z młotkiem, wyklepywał i tak powstały, tu jest drzwi do samochodu marki Vars. Taki prototyp na tym. Tu jest maska do Warszawy 210. Tego, okay. Taka, która do Wołgi jest bardzo podobna, tej późniejszej. Do złudzenia przypomina tak naprawdę tą Wołgę. I tak wiesz, i tu jest parę takich rzeczy. To zostało też w ogóle fajnie, bo znalezione, zakopane w ziemi, w drodze. Zadzwonił kiedyś ktoś i powiedział, że leży fragment poloneza w środku lasu. Była droga i widzi fragment poloneza. Dziwny, bo jest trzydrzwiowy, bo to też było od prototypu jakiegoś. Okay. A ktoś zalepił sobie dziurę formą z polskiego prototypu. Wiesz, w ogóle niesamowita historia na tym, więc one dzisiaj są w naszej ścianie frontowej w muzeum. A powiedz w ogóle nam, gdzie my się znajdujemy i jaka to w ogóle flota się znajduje tych samochodów takich stricte klasycznych, kolekcja. No wiesz co, no jest odrobinie klasycznych samochodów tutaj, począwszy od samochodów wojskowych, samochodów filmowych i tak dalej, i tak dalej. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Słuchajcie, samochodów jest naprawdę całe mnóstwo i bardzo różnych. To jest ponad tak naprawdę 50 lat zbierania i budowania kolekcji, która jest budowana nie przeze mnie, tylko przez moją rodzinę. I są to samochody, wiesz co, w dużej mierze fajne, bo z polską historią. Wspomniałeś o tym, że wspomnieliśmy wcześniej, że auto z numerem 01 jest w muzeum w Ingolstadt, w muzeum Audi. I to są właśnie ważne eksponaty tak naprawdę dla wszystkich muzeów, czyli samochody, które
coś za sobą niosą. Niosą za sobą kawałek jakiejś historii i jakby nie tylko są arcydziełem sztuki. Bo z jednej strony masz, zobacz, to jest najstarszy samochód w Polsce, 1897 rok, czyli samochód, który jest bryczką z dołożonym silnikiem i to pędzi, wiesz, z 15 km na godzinę i to jest strach w oczach totalnie na tym. A z drugiej strony, tylko że to jest samochód, który nie ma polskiej historii. On został sprowadzony do Polski tam pod koniec lat 80., na początku lat 90. To jest amerykański marki JAG. Dawno nie istnieje, wiesz, wtedy to było milion firm, które powstawało, jasne, zaczynało coś produkować, bankrutowało. Ale jest mnóstwo samochodów, które ma, nie wiem, tak jak na przykład ten, który kiedyś woził, mimo tego, że jest dużym kabrioletem, to woził kiedyś drewno do lasu. Bo tutaj wycięli cały ten... Jak to się stało? Znaczy drewno z lasu, przepraszam, okay. Drewno z lasu. No potrzebna była ciężarówka, a mieli tylko amerykańskiego krążownika Shoss, więc go pocięli i zrobili z niego ciężarówkę, no bo ciężarówka była bardziej cenna niż posiadanie czegoś takiego. Stary, takie rzeczy tylko w Polsce. Wiem, ale to jeszcze mam takie pytanie, bo właśnie przeszliśmy ze współczesności z R8-ki Greenhell, która właśnie ma jakąś historię i to jest fajne właśnie w samochodach, a auta klasyczne mają często bardzo... takie ciekawe życie. I tak jak, nie wiem, Porsche Jamesa Deana, które potem części z niego tak zabiło auto, tyle osób i generalnie tyle szkód narobiło. Nie wiadomo, co tam robił w tym aucie i jak traktował ludzi. Dużo się o tym mówi. To czy jest tu jakiś taki egzemplarz, który kojarzysz, który ma jakąś ciekawą... Nie nawet pechowych, po prostu ciekawą historię, bo to na przykład jest super ciekawe, że woziło się drzewo do tego. Nie, znaczy to w ogóle ta 550 Jamesa Deana, no. to jeden z najbardziej niefartownych samochodów świata, tak. I faktycznie on jest takim autem, który ciągnie się za sobą straszną historię. Drugim takim samochodem jest auto, w którym zginął Franciszek Józef, zamach, czyli wiesz, wywołanie pierwszej wojny światowej w ogóle. I to jest kolejna taka historia, bo ona nawet jak z tą w muzeach, to całe muzea płonęły od tego samochodu, więc to w ogóle jest, wiesz, też jakaś zła energia. Nie, kompletnie zła energia. Możemy w te rzeczy wierzyć lub nie wierzyć i to traktować różnie. Powiem ci tylko tyle. My nie mamy samochodu z tak negatywnego, tak złego, ciągnącego ze sobą takiego pech. Mieliśmy kiedyś jeden, ale pozbyliśmy się go i nigdy więcej w życiu nie. To uwierzcie mi, to jest w ogóle coś niesamowitego, ale naprawdę to coś w tym jest. Jakby jest. Mimo tego, że mamy samochody, które mają nieciekawe historie. Wiesz, i samochody, które nie muszą się kojarzyć wcale super dobrze. Ale to nie znaczy, że one nie są za sobą jakiegoś takiego, tak nazwijmy to w cudzysłowie, tego pecha. Wiesz, to jest samochód na przykład, tu masz ten czarny samochód, samochód, który był używany między innymi przez Józefa Stalina. No wiesz, rozumiesz, to jest historia. Wiadomo, kim był Józef Stalin, wiadomo, co zrobił i tak dalej, i tak dalej. Natomiast na zadanie muzeum jest kultywowanie historii, jaka historia była, każdy może sam ocenić, dobra czy zła, jakby każdy ten, natomiast to jest samochód, który ma swoją historię właśnie pod tym kątem. Ale z drugiej strony masz, nie wiem, Yuri Gagarin też jeździł tym samochodem i Charles de Gaulle, kiedy był w Warszawie. No, więc to ma, wiesz, różne oblicza i różne historie. Więc jak najbardziej tak. Wiesz, to trudno uwierzyć, ale to był na przykład samochód premiera Cyrankiewicza, tylko oczywiście był w kolorze czarnym i on tam lubił generalnie szybkie samochody i mocne auta. Tu masz Gomułki samochód. Facet, który w ogóle wykończył polską motoryzację. Właściwie to Gomułka zabił polską motoryzację, bo on uważał, że motoryzacja jest tylko i wyłącznie dla rządów, dla administracji państwowej, a człowiek prywatny powinien jeździć rowerem. No dobra, może motocyklem. Wiesz, komunikacja miejska miała być, komunikacja między miastami, a nie w głowie się poprzewracało, żeby samochodami jeździć, wiesz, jako prywatne osoby. I to jest facet, tak jak Cyrankiewicz był facetem, który kochał motoryzację i lubił samochody, nie abstrahując od jego politycznych kwestii, on po prostu lubił i też pozwalał na dużo więcej polskim przedsiębiorstwom motoryzacyjnym, to Gomułka wchodził i mówił, no fajnie, ale po co to? Jakby to trzeba, a to oznaczało, kasujemy, jakby wiesz, wszystkie projekty.
to jest samochód kupiony w polskim salonie samochodowym we Lwowie. Ten jest zamurowany w Zakopanem. Ten jest tancerki kabaretowej, takiej najładniejszych nóg przedwojennych Polski, Lody Halamy. Jest tu naprawdę całe mnóstwo. A opowiedz coś może o tej BMC, która zresztą stoi tutaj z twoim nazwiskiem. Słuchaj, to jest taki samochód, który jest samochodem... niestety za mało nim jeżdżę, ale faktycznie jeździ i co roku można go zobaczyć chociażby podczas rajdu Barbórki. Okay. Co roku udaje się zakwalifikować do Karowej, czyli pojechać ten, wiesz, najfajniejszy odcinek i faktycznie robi to niesamowitą furorę. Samochód ja kupiłem długi czas, bardzo dawno temu, kupiłem go w Monako i samochód praktycznie od nowości był zarejestrowany faktycznie w Monte Carlo i w Monako. Samochód był rajdówką, jeździł w rajdach już od dawien dawna. Tu przeszedł jeszcze kilka modernizacji, dzisiaj jeździ w klasie historycznej. No jest piekielnie szybkim samochodem z prostego powodu, bo ty wiesz, to jest era samochodów, które ważyły 800 kg. No tak. I mimo tego, że mam malutki silnik, bo mamy silnik 1.6 to ten silnik kręci się jak w Hondzie, w Typerze, bo to jest, wiesz, do 9000 obrotów, na tych zasilany tymi gaźnikami, na tej karoserii, wiesz, z poszerzeniami tych zenderków, no to jest zupełnie co innego, wiesz, to jest tak jak masz u siebie pewnie M2, prawda? Tak, Competition. Tak, to tak. M2 jest najbliżej do tego, jeżeli chodzi o samą jazdę, czyli taką lekkość jeżdżenia, taką precyzję prowadzenia, wiesz, to jest mniej więcej coś w tym stylu. Tak, ja też jeszcze patrząc w ogóle na ten samochód, fajnie można porównać, jak zmieniała się era. Wszyscy mówią o nerkach. Tu widać pionowe nerki, czyli powrót jakby teraz tych aut współczesnych, no ale widać, w jakim one były pierwotnie rozmiarze. Ale to zaraz ci pokażę a propos nerek. I to jest niesamowite. Fajne jest też, to ostatnio ten Sobiesław Zasada i Robert Mucha się podpisali na niej, więc to też są fajne rzeczy, bo to jakby my nigdy w życiu nie mieliśmy bardziej... człowieka z większym sukcesem rajdowym na świecie, tak, jak Sobiesław Zasada, bo to jest taki jakby, wiesz, jakbyś Sebastiana Leba, gdzie się porównał. Robert Mucha, polski driver, który wygrywa rajd Monte Carlo na polskim samochodzie, też się już nigdy to nie zdarzy, wiesz. Więc fajna historia, mega fajne auto. Jest mnóstwo zdjęć u mnie nawet na profilach, czy filmów, jak on skacze, jak on ten, bo on jest faktycznie używany jako samochód rajdowy, a nie samochód muzealny. Jeździ, a nie stoi. Tak, no on jest cały czas wiesz, skoki na most. Na BMW-ie i na wszystkim, to jak najbardziej tak. Chodźcie tutaj chłopaki z kamerami, bo jak wywołałeś już ten temat, to już wiem, że pewnie przewaliliśmy już czas, więc na sam koniec chcę wam pokazać jedną rzecz. Masz nowe M3-M4? Jeszcze nie, ale zamówione są. No to jeżeli będziesz miał, to zobacz, to jest na przykład też przód BMW, prawda? I to jest też coś, co pokazuje, jak to jest jeden z pierwszych w ogóle tych przodów, coś, co od zawsze było w BMW. Więc dzisiaj tak naprawdę te nerki, które masz, tego bobra, zęby bobra, które tam to są. To jest taki powrót. To jest powrót, tak. No jakby tam wiesz, pamiętaj o tym, że tam też nie ma nic przypadkowego. Ale wiesz co, to chyba jest jak w popkulturze. Moda wraca i jakby ludzie się zastanawiają, zawsze nie do końca są szczęśliwi, ale z drugiej strony każdy potem to akceptuje, przyjmuje i wszystko jest okej. Ja zacząłem jeździć 440 z tym przodem na początku. I powiem ci, to było takie, że wszyscy się zastanawiali, o kurde, 440, o Jezu, z tym przodem. Jak ja zacząłem jeździć tym samochodem, zacząłem na niego patrzeć, ty wiesz, że mi się zaczął podobać, naprawdę, autentycznie. No właśnie. Jak wsiadłem do M4, to tam pasuje. Uważam, że to jest całkiem okej. Faktycznie lepiej wygląda bez tablicy rejestracyjnej niż z tablicą rejestracyjną. No ale pewnych rzeczy nie zmienisz. Możemy zakończyć, a propos tego, bo zobacz, to jest jeszcze większy grill BMW, bo te nerki były takie, widzisz? I to był taki grill modelu 315-319. Niesamowite. A to jest, pytałeś też o kolejną historię. Wyobraź sobie, pewnie nie znasz tego, nie. Ja to pokazywałem kiedyś u siebie na YouTubie czy gdzieś, bo to całkiem niedawno zostało wyhaczone z okolic Krosna, a nazywano go puchacz przez ostatnie 80 lat. Dlatego, bo to jest BMW, to jest w ogóle przedwojenne BMW, które
najprawdopodobniej było kabrioletem, czyli tam około 300 sztuk wyprodukowanych modelu 309, okay, które przestało być samochodem osobowym, a zaczęło być w latach 50. traktorem na moście od ciężarówki, na skrzyni od ciężarówki, ale silnik jest od BMW, rama jest od BMW samochodu, czyli jest to polskie BMW, najbardziej polskie BMW z polskich BMW możliwych. Jaki kosmos. Bo jest to samochód, zobacz, silnik jest BMW-owski, tu jest skrzynia BMW-owska, ale tu jest dołożona druga skrzynia od ciężarówki. Dołożoną most od kolejnej ciężarówki wojskowej, od takiego Jamesa. Całe auto zostało tu ucięte. Widzisz, tutaj nie ma słupków. Tu zostało ucięte. Natomiast cała maska i wszystko po kolei jest z samochodu osobowego BMW. I do tego została dorobiona kosa. No tak, tak. To się kładzie, tam ma, jak wiesz, przechodzi jakieś napędy i cała deska rozdzielcza jest z samochodu BMW. Zobacz, jakby z tego. Pytałaś o samochody z historią. Dla mnie na przykład to ma znacznie większą wartość emocjonalną i taką kolekcjonerską niż gdyby to było to BMW, którego powstało 300 sztuk i byłoby na przykład sprowadzone skądś. Jasne, jasne. Poza tym dowodzi też, że od najstarszych lat kombinujemy przy tych samochodach cały czas, jakby staramy się je ulepszać, przerabiać. Mieliśmy przerąbane, trudno powiedzieć, czy ulepszać, no bo wiesz, sytuacja, w której mówisz, że ulepszasz samochód osobowy, tworząc z niego traktor, jest ekstremalna. Natomiast z drugiej strony masz absolutnie rację, bo wtedy była potrzeba posiadania ciągnika rolniczego, a nie samochodu osobowego. Bo tak, po co ten samochód osobowy był, wiesz, potrzebny, jeżeli posiadałeś tylko koń, a traktora nie mogłeś pójść i kupić sobie, bo nie było takiej możliwości. Żeby już was, słuchajcie... Właśnie, Patryk... Nie katować, tak. Tak, właśnie chciałem ci w ogóle bardzo podziękować i generalnie tak zakończyć ten odcinek, bo można by słuchać i słuchać i słuchać. A najgorsze jest to, że to jest tylko jedna hala w muzeum, a tych hal jest kilka, więc po prostu jak będziecie mieli okazję, to zapraszam do dokładnie. Was. To jest ponad 100-letni motocykl. Też ostatnio go na YouTubie odpalałem u nas, bo też stał chyba z kilkanaście lat albo z 20 lat na wystawie. Tutaj i tak miałem wolny dzień jeden i w ramach walki z nudą zrobiłem kolejny. Świetny zbiornik. Ale to jest zapasowy zbiornik paliwa. Tak się domyślam. Ale tutaj jakby... masz, bo to jest w ogóle stare, to jest niesamowite, bo masz tak, benzyna, olej, albo odwrotnie, już teraz pamiętam. Co jakiś czas pompujesz olej do silnika, żeby to działało. Tu masz gaz, tu masz zapłon, jednocześnie tu masz biegi. Rąk ci zabraknie, żeby tym jechać. I klakson. A wiesz, dlaczego klakson się nazywa klakson? Nie. Zobacz. Bo klakson to była firma. Okej, okay, no tak. No to jest tak jak, nie wiem, buty Adidasy. Tak samo emblemat. Jak mówi się, wiesz, o każdym samochodzie, że jest Jeep, bo ma napęd na cztery koła, jest podwyższony. I klakson był klaksonem, po prostu. I dlatego jest klaksonem. Słuchajcie, już nie trzymam was więcej, wiem, najdłuższy materiał na tym kanale. Dzięki wielkie za spotkanie. Jakby na pewno jeszcze wpadniemy coś posłuchać, bo masz mnóstwo ciekawych historii do opowiedzenia. Także ja bardzo dziękuję za spotkanie. Dzięki. Jakby widzimy się. Tak, jak będziesz chciał wstawić kiedyś do muzeum za numer 02, to oczywiście zapraszam. Oczywiście. Przyjmujemy samochody w darowiznie do muzeum. Tak. Zapraszamy. Dobra. Zrobimy tu miejsce.